Morawiecki stellt Waffenlieferungen in die Ukraine in Frage. Morawiecki kwestionuje dostawy broni na Ukrainę. Asylreform im Fokus. Reforma systemu asylowego w centrum uwagi. Heute ist Freitag, der 22. September. Ich bin der Herr Hamburger. Das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und das Abonnieren. Wiadomości prasowe z Niemiec, czyli wspólnie przeglądamy i komentujemy prasę niemiecką. Przy okazji uczymy się języka niemieckiego. Dzięki wam serdeczne za obecność na tym kanale oraz za wasze subskrypcje. Wir legen los! Polen will Ukraine keine Waffen mehr liefern, das ist ein Geschenk für Putin, so die Bild-Zeitung. Polska nie chce już dostarczać broni na Ukrainę, to prezent dla Putina, pisze Gazeta Bild. Der Spiegel zu dem Thema, ein brisanter Satz des polnischen Premiers versetzt den Westen in Aufruhr. Ausgerechnet Mateusz Morawiecki stellt Waffenlieferungen in die Ukraine in Frage, ein gefährliches Spiel kurz vor der Parlamentswahl. Spiegel na ten temat, tu jest zdanie Mateusza Morawieckiego, które wywołało oburzenie na Zachodzie. Morawiecki kwestionuje dostawy broni na Ukrainę. Niebezpieczna gra na krótko przed wyborami parlamentarnymi. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Es ist atemberaubend, wie die PiS-Regierung die Ukraine zum Spielball wahltaktischer Manöver macht. Sie offenbart ein engstirniges Verständnis polnischer Interessen und entwertet ihre bisherige Haltung zum Krieg. Frankfurter Allgemeine Zeitung komentuje, zapiera w tych piersiach, jak rząd PiS robi z Ukrainy pionka w wyborczych manewrach, ujawnia wąskie zrozumienie polskich interesów i dewaluuje dotychczasowy stosunek polskiego rządu do wojny. Die Tagesschau weiter. In einem Interview hat Bundespräsident Steinmeier Vorschläge gemacht, um Deutschland und Italien bei der Aufnahme von Migranten zu entlasten. Nötig seien europäische Lösungen, so Steinmeier. W wywiadzie prezydent Steinmeier przedstawił propozycję zmniejszenia obciążenia Niemiec i Włoch przyjmowaniem uchodźców. Potrzebne są europejskie rozwiązania, powiedział Steinmeier. No i teraz na temat europejskich rozwiązań. EU-Asylreform droht das aus. Tymczasem tutaj unijna reforma azylowa może się nie powieść, ale gucken in Richtung Ministerin Faeser. Wszyscy patrzą na panią minister spraw wewnętrznych Faeser. Ministerin Faeser müsste jetzt schnell innerhalb der Ampelregierung sich durchsetzen, damit Deutschland nicht zum Verhinderer der Asylreform wird. Prasa komentuje, że pani Faeser musi się teraz w koalicji po prostu przebić ze swoim zdaniem po to, aby Niemcy nie blokowały, nie były przeszkodą tej całej reformie azylowej. Przypomnę, ta reforma ma po prostu prawo azylowe jeszcze zaostrzyć. Gut, dann, Thema Migration steht wieder im Fokus. Die FDP drängt auf einen härteren Kurs, die Grünen stehen allein. Dalej, oczywiście temat tej migracji jest w centrum uwagi. Partia FDP naciska na ostrzejszy kurs, Zieloni są trochę osamotnieni w tym wszystkim. Frankfurter Allgemeine Zeitung und Neustart für Deutschlands Wirtschaftspolitik. Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze o nowym początku niemieckiej polityki zagranicznej. Die Unruhe unter den Menschen nimmt zu und damit ihre Bereitschaft, den politischen Rand zu stärken. Die Wirtschaftspolitik muss sich am dringend Nötigen ausrichten und Abschied von Illusionen und Ideologien nehmen. Frankfurter Allgemeine pisze, że niepokoje wśród ludzi narastają, a wraz z nimi ich gotowość do wzmacniania politycznego marginesu. Polityka gospodarcza musi być ukierunkowana na to, co jest pilnie potrzebne i pożegnać się ze złudzeniami i ideologiami. Czy to się powiedzie, czy to się uda? Zobaczymy. Neue Hoffnungsträger, neue Zahlen belegen, wie rasant Deutschlands Handel mit Indien wächst. Nowe dane i tutaj nowe nadzieje Niemiec. Mamy dane, które pokazują, jak szybko rośnie handel Niemiec z Indiami. Pamiętacie, w tym tygodniu mówiliśmy, że Indie są teraz tym motorem napędu w ogóle światowej gospodarki. Chinas Windkraftkonzerne drängen nach Europa. Der Spiegel. Spiegel pisze o tym, że chińskie firmy wiatrowe wkraczają do Europy. Und wir haben eine riskante Fahrt. Öltanker. Russland schickt Öltanker ohne Schutz gegen Eis in arktische Gewässer. Putin will Öl nach China verkaufen. Mamy ryzykowny rejs. Rosja wysłała tankowiec na wody arktyczne. Tamtą drogą tankowiec ma się dostać do Chin. Putin chce sprzedawać ropę oczywiście Chinom. Zobaczymy, czy to się powiedzie. O tej trasie już od prawie, nie wiem, 20 lat pewnie mówi się, że może będzie żeglowna. Zobaczymy. Die Bild-Zeitung. Der stattliche Ölriese ADNOC aus Abu Dhabi will sich den Kunststoffhersteller Covestro aus Leverkusen schnappen. Ist das vernünftig oder ein weiterer Beweis für den Ausverkauf der deutschen Industrie? Fragezeichen. Gazeta Bild pyta. Słuchajcie, tutaj państwowy gigant naftowy z Abu Dhabi, ADNOC, chce przejąć producenta tworzyw sztucznych z Leverkusen Covestro. Czy jest to rozsądny krok? Czy jest to dowód na wyprzedaż niemieckiego przemysłu? Znak zapytania.
Gläserne Manufaktur in Dresden, VW produziert vorerst weiter. Szklana Fabryka w Dreźnie, Volkswagen kontynuuje nadal produkcję. Na razie to jest porozumienie z Radą Zakładową, zobaczymy na jak długo. Und Volkswagen will mit Moja in Hamburg den Nahverkehr revolutionieren. Doch jetzt hagelt es an Kritik von der Gewerkschaft. Es geht um Geld und um fragwürdige Arbeitsbedingungen. Tymczasem w Hamburgu Volkswagen ma problemy. Tutaj chce zrewolucjonizować transport lokalny systemem Moja, ale teraz jest grad krytyki ze strony związków zawodowych. Chodzi o pieniądze i wątpliwe warunki pracy ludzi tam zatrudnionych. Neue Gehaltsstruktur. Aufsichtsrat will Boni bei Bahnchefs begrenzen. Jeżeli chodzi o pieniądze, Rada Nadzorcza chce ograniczyć premię szefów kolei niemieckiej. Und wir haben Greenpeace. Greenpeace stört Bau von LNG-Terminal auf Rügen. Greenpeace protestowało, zakłóciło budowę terminalu LNG na wyspie Rugi, ale długo to wszystko nie trwało. Und dann gucken wir noch in Richtung Polen. Spojrzymy jeszcze w kierunku Polski. Die Welt aus Polen, 35.000 Tonnen Abfall aus Deutschland sind illegal nach Polen gelangt. Welt pisze o tym, że 35 tysięcy ton odpadów z Niemiec nielegalnie trafiło do Polski. Laut der Regierung seien es 1700 LKW-Ladungen mit Abfall, mit Abfall, der in Polen entsorgt wurde. Im Interview sagte die zuständige Ministerin, deutsche Behörden hätten Beschwerden abgelehnt, nicht darauf reagiert. Nun will sich Polen an den Europäischen Gerichtshof wenden. No i tutaj wyjaśnienie jest w wywiadzie. Pani minister odpowiedzialna za te sprawy powiedziała, że władze niemieckie nie reagowały na skargi polskie. Teraz Polska chce zwrócić się do Trybunału Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen und erfolgreichen Tag und selbstverständlich einen guten Start in das Wochenende. Viele liebe Grüße von mir. Tschüss.